Witajcie kochani, tutaj Gosia. Dzisiaj mam dla Was bardzo rozluźniającą sesję jogi, która pięknie otworzy nasze ciała. A tę praktykę zaczniemy sobie w siadzie na piętach. Kolana dajcie na tyle szeroko, żeby Wam było wygodnie. Na wdechu wyciągamy ręce w górę, a na wydechu odkładamy je przed sobą i przechodzimy do pozycji dziecka. Głowę odkładamy sobie na czole, rozluźniamy kręgosłup, rozluźniamy biodra i bierzemy głęboki wdech i głęboki wydech. Na spokojnie kontynuujemy. Długi wdech i spokojny wydech. Powolutku w swoim tempie. Skupiamy się na oddechu i na tym, żeby rozluźnić kręgosłup, rozluźnić biodra, ramiona oraz całą twarz. Na kolejnym wdechu przechodzimy sobie do klęku podpartego, unosimy ciało, dłonie odkładamy pod ramionami, kolana są pod biodrami i kręcimy takie duże koła naszym tułowiem. W swoim zakresie ruchu, w swoim tempie staramy się zaokrąglać plecy na wydechu, a na wdechu bardziej otwierać klatkę piersiową. W jedną i w drugą stronę. I teraz powolutku podwijamy sobie palce stóp i siadamy na piętach. Zostaniemy tutaj przez moment. Ramiona rozluźniamy. Kręgosłup jest wyprostowany. Klatka piersiowa jest otwarta. Możemy zamknąć oczy i skupić się na głębokim wdechu i wydechu. Czujemy, jak rozciągają się stopy. Pozwalamy im się rozciągnąć. I teraz powoli przechodzimy na całe grzbiety stóp, czyli odkładamy stopy na macie. Odchylamy się do tyłu, tak jakbyśmy chcieli sobie usiąść na stopach. Chwytamy za kolana i zostajemy tutaj przez moment. Rozciągamy stopy troszkę w inny sposób. Bierzemy długi wdech i wydech. I powoli odkładamy z powrotem nogi na matę. Przechodzimy do klęku podpartego, unosimy prawą nogę i robimy duże koła od kolana do przodu. Chcemy troszkę otworzyć biodro. Pozycja nas przygotuje do kolejnej, którą będzie jaszczurka. Odkładamy prawą stopę od zewnętrznej strony na krawędzi maty. I albo zostajemy na całych dłoniach, albo schodzimy na przedramiona. Tak jak czujemy. Możemy również najpierw zostać na całych dłoniach, a po kilku oddechach sprawdzić, czy jesteśmy już w stanie zejść na przedramiona, czy nasze ciało ma troszkę więcej miejsca.
Nasze ciało jest bardzo mądre i podpowiada nam, czego potrzebuje, więc wsłuchajcie się w nie. Zejdźcie tak nisko, jak pozwala wam wasze ciało, a nie tak nisko, jak chcielibyście zejść. Na spokojnie długi oddech. Jeszcze chwilę zostaniemy. Mamy czas. To jest nasza praktyka. Nasze 35 minut. Cały czas utrzymujemy spokojny, długi oddech. Staramy się rozluźnić mięśnie twarzy. I powolutku wchodzimy na całe dłonie, jeżeli jesteśmy na przedramionach, i odkładamy prawą stopę do tyłu. Zrobimy od razu lewą stronę. Lewa noga w górę i kręcimy duże koła do przodu od kolana. Staramy się mieć cały czas delikatnie aktywny brzuch, żeby się tutaj nie zapadać w odcinku lędźwiowym. I na końcu odkładamy lewą stopę do przodu od zewnętrznej strony naszych dłoni i ponownie albo zostajemy sobie na całych dłoniach, albo schodzimy na przedramiona. Pamiętajcie, że każde ciało jest inne. I każdy z nas potrzebuje czegoś innego. To jest piękne w jodze, że możemy dostosować praktykę do swoich możliwości i do swoich potrzeb. Chciałabym, żebyście skupili się jak najbardziej na głębokim wdechu i wydechu. Głęboki oddech pozwala nam również rozluźnić mięśnie, więc pozwala nam również wejść troszkę głębiej w pozycję. Zauważcie, jak długi jest wasz wdech i wydech. I wydłużcie go o 1 sekundę. Tylko o 1 sekundę. Zauważcie, jaka będzie różnica. Powolutku, jeżeli jesteśmy na przedramionach, to wchodzimy na całe dłonie i odstawiamy lewą nogę do tyłu. Ręce są pod ramionami, podwijamy palce stóp i przechodzimy na moment do pozycji psa z głową do dołu. Wydłużamy kręgosłup, wyciągamy mocno biodra w górę. Rozluźniamy głowę. Ręce dociskamy do maty.
Bierzemy długi wdech i długi wydech. Jeszcze długi wdech. I spokojny wydech. Długi wdech. I rozluźniający wydech. Powolutku przechodzimy do deski i od razu schodzimy do dołu, a następnie do psa z głową do góry, otwieramy mocniej klatkę piersiową i wracamy do psa z głową do dołu, a następnie odkładamy kolana na matę. Podnosimy prawą nogę i kręcimy teraz koła kolanem, ale do tyłu, czyli zmieniamy kierunek. Delikatnie otwieramy biodro i odstawiamy prawą stopę ponownie od zewnętrznej strony. Jesteśmy jeszcze raz w jaszczurce, ale nie zostaniemy tutaj, bo przejdziemy teraz do pozycji gołębia, więc przesuwamy sobie prawą stopę na lewą stronę maty. Otwieramy najpierw klatkę piersiową tutaj i dopiero wtedy schodzimy sobie albo na przedramiona, albo odkładamy całą klatkę na matę, rozluźniamy głowę. Lewa noga jest wyciągnięta z tyłu. Nasz kręgosłup jest rozluźniony. Głowa jest rozluźniona. My pięknie otwieramy biodra. Pozycja gołębia jest jedną z moich ulubionych pozycji. Moje ciało bardzo dobrze czuje się, kiedy ją wykonuję, ale też czuję się świetnie po praktyce z pozycją gołębia. Zostaniemy tutaj nieco dłużej, ponieważ chciałabym, abyście naprawdę poczuli, jak pozycja gołębia pięknie otwiera nam biodra. W dzisiejszych czasach jest wręcz zbawieniem. Dlatego zostaniemy tutaj jeszcze dłuższą chwilę. Chciałabym, abyście skupili się na głębokim oddechu, aby oddech pomógł wam rozluźnić ciało jeszcze bardziej. Aby oddech pomógł wam również rozluźnić mięśnie twarzy, które bardzo często napinamy podczas wykonywania różnych czynności w ciągu dnia lub wtedy, gdy coś nam nie wychodzi, gdy się stresujemy, gdy stoimy w korku, czy nie zdążamy na autobus. Chcemy, aby to wszystko się rozluźniło. Powolutku podnosimy ciało na całe dłonie. Jesteśmy na prawym pośladku i lewą nogę przekładamy do przodu. I teraz prawa noga jest prosta i położona na macie, natomiast lewą nogę uginamy w kolanie i przekładamy na prawą stronę. Kolana są mniej więcej w jednej linii. Robimy długi wdech i na wydechu schodzimy do skłonu. Staramy się, aby prawa noga, prawa stopa była aktywna. I też możemy poczuć, jak otwiera się tutaj biodro.
twarz jest cały czas rozluźniona. A my zostajemy w tym skłonie, który jest rewelacyjny dla naszego ciała. Jeszcze staramy się pogłębić oddech, jeszcze bardziej rozluźnić ciało, może również pogłębić pozycję. I powolutku będziemy wychodzić z pozycji. Unieście z powrotem klatkę piersiową. I teraz odstawiamy sobie tylko całą lewą stopę na macie. Będziemy przechodzić do skrętu kręgosłupa, więc lewą rękę odkładamy za sobą, a prawą dłonią obejmujemy sobie nasze lewe kolano. Patrzymy za swoim lewym ramieniem. Kręgosłup jest wydłużony, klatka piersiowa jest otwarta, a my pogłębiamy oddech. Długi, spokojny wdech i wydech. I powolutku odwracamy się na drugą stronę na moment. I wracamy do centrum. Od razu przechodzimy z powrotem do pozycji klęku podpartego. I zrobimy lewą stronę. Lewa noga w górę i robimy duże koła od kolana, tym razem do tyłu. Rozgrzewamy biodro, otwieramy i odkładamy lewą stopę do przodu. Z pozycji jaszczurki od razu przechodzimy do pozycji gołębia, przesuwając lewą stopę na prawą stronę. I oczywiście ta stopa może być tutaj bliżej biodra, jednak jeżeli jesteśmy w stanie i nasze biodra są już na to gotowe, to przesuwamy naszą stopę tak, żeby piszczel był równolegle do krawędzi przedniej maty. Jeśli czujemy przy tym zbyt duży ból, to oczywiście lewa stopa znajduje się wtedy bliżej biodra. Rozluźniamy głowę. Rozluźniamy mięśnie twarzy. Zamykamy oczy. I bierzemy super długi wdech. I bardzo wolny wydech. I jeszcze w swoim tempie. Z każdą pozycją staramy się wydłużyć oddech. Jeszcze bardziej go uspokoić. Sprawić, aby nasze ciało się rozluźniło.
Pamiętajcie, że w każdym momencie możecie wejść troszkę głębiej w pozycję albo też nieco się wycofać, jeżeli poczujecie, że jest troszeczkę za mocno i może noga jest zbyt daleko, może jesteśmy za nisko. Chcemy czuć się komfortowo i na tym się dzisiaj skupiamy. Długi, spokojny oddech na pewno nam w tym pomaga. Powolutku wychodzimy z pozycji, wchodzimy na całe dłonie. Siadamy sobie na lewym pośladku i przekładamy prawą nogę do przodu. Lewa noga cała na macie, wyprostowana. Prawa noga ugięta. Prawa stopa jest teraz za naszą lewą nogą, kolana mniej więcej w jednej linii. I schodzimy sobie do skłonu. Możemy chwycić za piszczel, za kolano, za całą stopę. Tak jak dzisiaj pozwala nam ciało. Zamykamy oczy i skupiamy się na bardzo długim, głębokim wdechu i wydechu. To jest nasza główna praca na dzisiaj, na tę praktykę. Cały czas pozostać świadomym swojego oddechu i świadomie go pogłębiać i wydłużać. Możecie przy okazji zaobserwować, jak oddech zmienia się, jaki był na początku praktyki, jaki jest teraz, jaki będzie na końcu. To niesamowite, jak szybko jesteśmy w stanie pogłębić i wydłużyć nasz oddech, który z kolei dotlenia każdą komórkę naszego ciała, sprawiając, że my czujemy się lepiej, że jesteśmy rozluźnieni, wyciszeni, ale też mamy więcej energii. Dlatego tak ważna jest praca z oddechem. Świadoma praca nad wydłużaniem i pogłębianiem każdego wdechu i wydechu. Powolutku podnosimy ciało i przejdziemy sobie tak jak poprzednio do skrętu kręgosłupa. Stawiamy całą prawą stopę na macie. Odkładamy sobie prawą rękę za nami, a przy pomocy lewej obejmujemy nogę. Patrzymy sobie za swoim prawym ramieniem albo też zamykamy oczy.
Zostajmy jeszcze przez moment. Prosty kręgosłup, otwarta klatka piersiowa. I powolutku skręcamy się na moment na drugą stronę. I wracamy do centrum. Uginamy nogi w kolanach. Łączymy razem wnętrza stóp. Możemy je troszeczkę przybliżyć w swoją stronę. Chwytamy sobie za kostki. Prostujemy kręgosłup. Otwieramy klatkę piersiową. I bierzemy długi wdech. Długi wydech. Staramy się tutaj rozluźnić kolana, rozluźnić biodra, rozluźnić ramiona i wziąć naprawdę długi oddech. Kolejny wdech, wydłużamy kręgosłup i na wydechu schodzimy do skłonu. Możemy dłonie położyć przed sobą albo delikatnie objąć nasze stopy. Głowa jest rozluźniona. Ponownie pogłębiamy oddech. Powolutku będziemy wychodzić z pozycji. Powoli podnosimy ciało. I przejdziemy sobie teraz do leżenia na plecach. Cały czas stopy są razem, kolana są rozluźnione. Wyciągamy najpierw mocno ręce do tyłu. I na wydechu odkładamy przy ciele. Na wdechu wyciągamy do tyłu, otwieramy kolana i rozluźniamy całe ciało, pozostawiając ręce za głową. Bierzemy sobie kilka spokojnych wdechów i wydechów. Biodra są rozluźnione, ramiona są rozluźnione, twarz jest rozluźniona i pogodna. Cały czas jeszcze pogłębiamy nasz wdech i wydech. Chcemy, aby każdy wdech i wydech był coraz dłuższy.
teraz powoli prostujemy nogi, odkładając ciało do relaksacji, do szavasany. Ręce mogą być wzdłuż ciała. Nogi rozluźnione, super rozluźnione nogi. Super rozluźnione ramiona, ręce. Super rozluźnione całe ciało i twarz. Niech oddech będzie już swobodny. Już nie kontrolujemy oddechu. Obserwujemy i rozluźniamy całe ciało. Dajemy sobie chwilę, aby naprawdę zrelaksować całe ciało, za którym podąży umysł. Bierzemy teraz jeden długi, głęboki wdech. I super wolny, luźny wydech. Powolutku zaczynamy poruszać palcami dłoni, palcami stóp. Wyciągamy ręce za głowę, uaktywniamy całe ciało, rozciągamy wszystko. A na wydechu rozluźniamy. Przyciągamy nogi do klatki piersiowej, obejmujemy je. Możemy sobie delikatny masaż kręgosłupa wykonać na koniec. Przytulamy jak najbardziej swoje nogi, dziękując sobie za dzisiejszą praktykę. Powolutku zrolujcie ciało do siadu. Prosty kręgosłup, luźne ramiona. Zamknijcie na moment oczy. I zaobserwujcie swój oddech. Czy coś się zmieniło od początku sesji? Na kolejnym wdechu unosimy ręce w górę, łączymy razem dłonie i na wydechu umieszczamy na wysokości serca. Jeszcze jeden wdech, ręce wysoko wyciągnięte. Na wydechu dłonie razem na wysokości serca. Namaste. Kochani, bardzo Wam dziękuję za naszą wspólną sesję bardzo spokojnej i rozluźniającej jogi i mam nadzieję, że tak właśnie się czujecie. Uspokojeni, wyciszeni i rozluźnieni. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za tę praktykę. Przysyłam Wam mnóstwo buziaków. Trzymajcie się. Pa, pa.